Dzisiaj zapraszam Was na nowy film świąteczny, bo tak jak widzicie już po tytule, będziemy rysować Kevina samego w domu. Nie, czekajcie, to jest z plakatu z Kevina samego w Nowym Jorku. Często też pytacie się mnie, jakie są na przykład moje ulubione kredki i powiem Wam, że dzisiaj postanowiłam to Wam pokazać i wykonam dzisiejszy rysunek po prostu swoimi ulubionymi przyborami. A kto się cieszy teraz na świąteczną tematykę filmów, daje łapkę w górę pod tym filmem i zaczynamy! Będę Wam pokazywać po kolei. Na sam początek oczywiście coś do rysowania. Ostatnio, od kiedy w sumie kupiłam ten szkicownik, to naprawdę nie przestaję się nim zachwycać. Ma przepiękny kolor. Jest to The Grey Book z firmy Hanemle, które ma 120 gramów. Ma format A5, czyli w sumie dla mnie idealny, nie za duży, nie za mały. Twarda oprawa i kolor kartek naprawdę na plus. Jeszcze na sam początek oczywiście kredki. Kredki mi się tak jakby zmieniają. W tej chwili moimi ulubionymi są Luminance z firmy Carandash. Sama posiadam zestaw 40 kolorów i bardzo je lubię. Mają super naturalne kolory i przepięknie się blendują i nakładają na siebie. Generalnie to tak, przybory bardzo często mi się zmieniają, jakie są moje ulubione, czym bardzo lubię rysować, bo bardzo lubię różne techniki i raz pomaluję sobie akwarelami, raz wezmę kredki do rąk, raz ołówki i tak to się zmienia. Bardzo, ale to bardzo lubię też testować nowe przybory, bo nie chcę się zamykać tylko na jedno i to samo w kółko. A do dzisiejszego filmu wybrałam właśnie ten szary szkicownik, żeby nie pokazywać Wam zwykłego, białego papieru. Chociaż też mam swoje ulubione. Jeżeli nie mam wystarczająco dużo czasu na rysowanie tylko kredkami, to bardzo lubię je sobie rozblendować, zmieszać takim rozpuszczalnikiem z Talensa. Aktualnie właśnie tego używam i on mi się bardzo dobrze sprawdza. Nakładam go na kilka warstw kredek pędzelkiem, takim zwykłym, darmowym. Po prostu nie chcę używać za bardzo jakiegoś naturalnego czy czegoś, żeby mi się po prostu nie popsuł. Oczywiście maczając pędzel w tej cieczy, staram się jak najbardziej odsączać pędzelek w chusteczkę higieniczną, żeby nie zrobić sobie jakiejś plamy na rysunku lub co gorsza, za bardzo tego nie rozmazać. Przyznam się Wam, że nie używam za każdym razem rozpuszczalnika, tylko kiedy chcę sobie przyspieszyć pracę i też ten rozpuszczalnik bardzo pomaga w osiągnięciu takiego gładkiego efektu, ale oczywiście nie zawsze jest to moim zamierzonym efektem. Zresztą w tym portrecie Kevina też nie chciałam, żeby to było takie idealnie gładkie, tylko żeby jednak było widać tę strukturę papieru. Moimi trzema ulubionymi zestawami kredek są właśnie kredki z Carandash Luminance, Prismacolor Premier oraz Polichromosy z Faber-Castell. I tymi wszystkimi bardzo lubię pracować na kolorowym papierze, ale powiem Wam, przyznam się tak, że w tym akurat szkicowniku najlepiej chyba sprawują się polichromosy. Przynajmniej z mojego doświadczenia w tym szkicowniku rysowałam nimi bazie i przyznam tak nieskromnie, że naprawdę świetnie mi wyszło. Zresztą możecie to zobaczyć na Instagramie. Kiedy rysujemy na kolorowym papierze, zawsze te jaśniejsze kolory się pięknie wybijają i uzyskujemy nimi taki efekt trójwymiarowości. Chociaż te kolory też trzeba tak rozważnie wybierać i uważać, żeby ten rysunek nie wyszedł nam za bardzo przygaszony, co się niestety często zdarza. Przepięknie prezentuje się tutaj na przykład kredka biała i od razu wybija te takie najważniejsze, najjaśniejsze miejsca. Jeżeli szukacie właśnie jakiegoś dobrego szkicownika, w którym chcielibyście rysować kredkami, to ten Wam zdecydowanie polecam. Ostatnio nawet kupiłam sobie taki beżowy, taki sam, jeszcze go nie używałam, ale ma te same parametry i nazywa się The Cappuccino Book. Ci, którzy oczywiście mnie śledzą na Instagramie, to na pewno widzieli. Rysując dokładnie w tym szkicowniku, trzeba uważać jednak na to, aby nie odcisnąć sobie dłoni na tych szarych kartkach, bo wiecie, jeżeli mamy gdzieś tam tłustą rękę, czy coś się do niej przyczepiło, to automatycznie pobrudzimy sobie kartkę. Dlatego ja tutaj pod swoją dłonią również używam dodatkowego zabezpieczenia w postaci różowej kartki, akurat taką miałam. Po prostu włożoną w ten szkicownik, aby mieć zawsze przy sobie. Jeżeli oglądacie bez przewijania, to z chęcią zadam Wam pytanie, bo jestem bardzo ciekawa, jaki jest Wasz ulubiony świąteczny film.
Ja ze swojej strony powiem, że chyba nie mam takiego. Zresztą jakoś tak nie przychodzi mi pierwszy na myśl. Kiedyś oglądałam Elfa, ale on się wydaje taki, nie wiem, dla mnie zbyt dziecinny, jakoś tak nie przemówił do mnie. Kevin Sam w domu, no jest naprawdę fajny, jednak w kółko i w kółko puszczają go i aż można, wiecie, może już się po prostu znudzić. Pewnie jakieś inne też tam oglądałam, ale jeżeli mi jakieś polecicie, to z chęcią go sobie obejrzę właśnie w święta. Jeżeli chodzi o samo rysowanie od początku do końca, bo często mnie pytacie, ile zajął mi dany rysunek, to otworzyłam ten portret około 5 godzin, tak mniej więcej, razem ze szkicem. No dobra, przejdźmy może już do kolejnego artykułu plastycznego, który polecam i bardzo lubię, jest moim ulubionym żelopisem białym. A jest to dokładnie Uniball Signo UM-153. Przez bardzo, bardzo długi czas uwielbiałam żelopis Sakury Jelly Roll, ale kiedy wypróbowałam ten z Uniballa, totalnie mnie zaskoczył. On wydaje o wiele więcej tego pigmentu na papier i aż tak nie przerywa jak Jelly Roll. Kupiłam go już dość dawno i to dwa na raz, takie same, żeby jakby co, to żebym miała po prostu dodatkowy. Niestety nie pamiętam, jaki był to sklep, na pewno go kupiłam w internecie. Żelopisem zawsze coś dodam na sam koniec, na przykład błysk w oku lub jakieś po prostu odbicie światła, które się rzuca na przykład na zdjęciu. Można nim też zaznaczać jakieś takie pojedyncze włoski, o ile bardzo mocno go nie przyciśniecie do kartki, bo jednak nie jest on cieniutki. Polecam Wam też wypróbować takiego białego żelopisu wraz z jakimiś innymi białymi artykułami plastycznymi, na przykład kredką czy pastelą, właśnie na tego typu kolorze, bo przepięknie to wszystko wygląda. Ja też dokładnie w tym szkicowniku robiłam takie rysunki, które zaczynałam od nałożenia cienkopisu, a później wypełniałam to białą kredką. Więc na serio, nie potrzeba zbyt dużo przyborów, żeby stworzyć coś ciekawego. A jak już jesteśmy przy cienkopisach, to przeważnie do podpisania się ich używam. Mają cienki rysik, a moim ulubionym jest Mangaka Skuretake w rozmiarze 005. Oczywiście mowa tu o czarnym kolorze. I tak jak Wam wspominałam wcześniej, to nie są jedyne moje ulubione przybory. Wszystko też zależy od techniki, bo nie używam cały czas tylko kredek. Zresztą sami widzicie to na pewno na moich filmach. A jeśli kompletujecie sobie jakiś zestaw swoich ulubionych artykułów plastycznych, to też warto patrzeć, jak dane na przykład kredki zachowują się na konkretnym papierze. I nie skreślajcie ich po tym, jak wypróbujecie je na jednym, próbujcie na drugim, bo może się okazać, że na tym pierwszym wydawały się być okropne i nie chciały się nakładać, a jeżeli weźmiecie jakiś inny rodzaj, wtedy te kredki nagle stają się naprawdę spoko. Wszystko trzeba wybierać po prostu według własnych preferencji i tego, czym i jak nam się najlepiej pracuje. I w tym miejscu akurat bardzo dobrą opcją będzie kupowanie kredek na sztuki. Większość firm nam to oferuje i w Polsce znajdziemy naprawdę dość duży wybór, bo kredki to jest naprawdę taki bardzo subiektywny wybór. Zależy wszystko od tego, co preferujecie. Każdemu będzie się inaczej pracowało danymi kredkami i będzie lubił po prostu inne. I to, że ja Wam polecę jakiś konkretny zestaw, to nie oznacza od razu, że Wam się sprawdzi dokładnie tak samo jak mi. Z kosmetykami w sumie też jest tak samo. Okej, i w dzisiejszym filmie to już by było na tyle. Dajcie mi znać, jak Wam się spodobał dzisiejszy rysunek i może chcielibyście jakąś inną postać z filmu, oczywiście, abym ją narysowała. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, bo tam właśnie dzisiaj zacznie się konkurs, albo już zaczął w sumie to rozdanie, gdzie do wygrania są naprawdę fajne rzeczy. No i co, my widzimy się teraz w kolejnym odcinku, także do zobaczenia i pa!